tym, co nas najbardziej zabija, tym, co nas najbardziej jakoś obezwładnia i odbiera nam życie, to jest lęk. Wcale nie prześladowania, wcale nie jakieś choroby czy cokolwiek innego, ale lęk. Bo jeśli człowiek pokona w sobie lęk, to jest w stanie przeżyć nawet najgorsze, najtrudniejsze sytuacje. Historia pokazuje, wiele osób były w stanie przeżyć jakieś prześladowania, obozy, jeszcze inne tragedie, kiedy tylko wyzwolili się z lęku. Kiedy człowiek ma w swoim sercu lęk, to nawet najprostsza sytuacja jest w stanie go jakoś pokonać i odebrać mu siły i chęć do życia. To, co dzisiaj mówi nam Słowo Boże, to to, że Szaweł ciągle siał grozę. Więc lęk zaglądał do serc uczniów. I ten lęk zostaje pokonany. Widzimy, że Ananiasz, który ma iść do Szawła i powiedzieć do niego: Szawle, bracie, że też się lęka, bo słyszał bardzo dużo. Ale Pan Bóg go zachęca do tego, żeby przełamał to w sobie, żeby mimo wszystko poszedł, żeby przełamał w sobie lęk. Dzisiaj jest dobrze w kontekście tego Słowa Bożego prosić Pana Boga właśnie o wolność od lęku, o to, abyśmy Mu nie ulegali, o to, abyśmy widząc zło czy jakieś tragedie, które się dzieją na świecie i widząc, że do naszego serca może zaglądać lęk, abyśmy Mu nie ulegali, lecz byśmy prosili Pana Boga, aby dał nam siłę do Jego pokonania.